Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Pan Maciej Eś. Witam Panie Stanisławie. Czy mógłby Pan nam przybliżyć postać jednego z trzech obecnie urzędujących prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, mianowicie hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego? Pozostałych dwóch, których mam na myśli, to Andrzej Duda oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski Mariusza Maxa Kolonki. Przeczytałem ostatnio zabawny artykuł o tym, że dwie pasażerki z Londynu na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach próbowały przekroczyć granicę RP, legitymując się dowodem osobistym suwerena II Rzeczypospolitej, wystawionym właśnie przez prezydenta Potockiego. Do dnia dzisiejszego myślałem, że te kobiety dla żartu przedstawiły taki dokument. Otóż to nie był żart. Jestem lekarzem dentystą i jakie było moje zdziwienie i zarazem ubaw, gdy pewna pacjentka w czasie wizyty wylegitymowała się dowodem osobistym suwerena II RP. Czy może nam pan przybliżyć postać pana Potockiego? Postscriptum. Wiem tylko tyle, że ma potężną władzę, gdyż jako jedyny uzyskał nakaz zapłaty za reparacje wojenne od Niemiec. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. No ja niewiele wiem na temat o panu Janie Zbigniewie hrabi Potockim. Wiem tylko tyle, że on twierdzi, iż dostał nominację na prezydenta Rzeczypospolitej od, jak się nazywał ten prezydent na uchodźstwie, Sokolnicki. Ten pan Sokolnicki to też była dziwna figura, bo tam nic się w jego życiorysie nie zgadzało, no ale cały problem polegał na tym, że kiedy prezydent taki autentyczny na wychodźstwie, August Zaleski, były minister spraw zagranicznych jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, umarł, no to tam się pojawiło sporo takich pretendentów, między innymi ten pan Nowina Sokolnicki. No i ten pan Nowina Sokolnicki tam rozdawał różne nominacje, między innymi tę nominację dla pana Zbigniewa Potockiego. Podobno ja nie czytałem o tym tylko, więc nie wiem, czy to prawda, że rodzina Potockich się do pana Jana Zbigniewa nie przyznaje. Twierdzi, że on w ogóle żadnym hrabią nie jest i tak dalej. No mniejsza z tym. Ale no, w odróżnieniu od pana Mariusza Maxa Kolonko, który zdaje się jest prezydentem samozwańczym, to pan Jan Zbigniew hrabia Potocki przynajmniej jakieś takie pozory sukcesji tam podaje. No, pan prezydent Duda to tam, i koło niego się jakieś czarne chmury tam gromadzą, bo tam już powstały takie pomysły, że on nie jest wcale prezydentem, że te wybory były nieważne i tak dalej. No, proszę Państwa, elementów komicznych nam nie brakuje. A co do tych dowodów osobistych, no, pan najwyraźniej świadczy to o tym, jeśli pan taki dokument widział nawet, bo tak zrozumiałem tutaj pańską wypowiedź, to znaczy, że pan Jan Zbigniew hrabia Potocki te dokumenty produkuje. Nie jest to pierwsza taka osobliwość, bo on żyje chyba ten pan, książę regent Wierzchowski, taki jegomość mianował się księciem regentem. No i jako książę regent, to nawiasem mówiąc, ten pan Wierzchowski był dziennikarzem w takim piśmie Głos Czeladzi. Więc to jak na księcia regenta, to Głos Czeladzi, to taki kontrast jest niesamowity, no ale to nie, takie niezamierzone efekty komiczne przy tym wszystkim występują. No i ten książę regent Wierzchowski sprzedawał tytuły arystokratyczne. I proszę sobie wyobrazić, że było mnóstwo ludzi,
którzy te tytuły arystokratyczne kupowali od niego. To, że on sprzedawał, no to jasne, ale to, że tamci kupowali, to jest dopiero kuriozum. No a jeśli chodzi o te reparacje wojenne, o których pan wspominał, to rzeczywiście tak jest. Pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki procesował dla Polski 850 miliardów dolarów reparacji wojennych od Niemiec, z tym, że uczynił to, ten wyrok uzyskał w Europejskim Sądzie Arbitrażowym, Sądzie Polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Radę Biznesu, czy jakoś tak, w Opinogórze. No więc tak to wygląda wszystko, widać, że, ale to nie jest wcale mniej śmieszne od tego Instytutu Strat Wojennych, który ostatnio pan premier Morawiecki utworzył przy swojej osobie. No i zdaje się, że pan wielce czcigodny, pan poseł Arkadiusz Mularczyk obejmie tam funkcję dyrektora, a może nawet już objął. Różnica jest taka, że w tym instytucie to pensje będą prawdziwe jak najbardziej. Natomiast tu u pana Jana Zbigniewa Hrabiego Potockiego to chyba tego nie ma. Pan Marcin Mruk. Panie Stanisławie, czy likwidacja wojskowych służb informacyjnych według pana była przeprowadzona w dobry sposób? No, nie wiem, bo ja nie brałem udziału w pracach komisji tej, która pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza to rozwiązanie przeprowadzała. Tam przy okazji tylko wiem, że zbierano różne zeznania od byłych funkcjonariuszy, no od tych, którzy tam chcieli takie zeznania składać, jak to właściwie, na czym polegała działalność wojskowych i służb informacyjnych. No i z raportu, bo ja znam to tylko z raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, bo on był opublikowany, no, że tam w WSI kręciły lody na potęgę. No i w ogóle myślę, że w ciągu 16 lat, bo tyle lat WSI działały, jak to się mówi, w wolnej Polsce, to nawerbowały sobie agentury takiej, że przy jej pomocy można ręcznie kierować całym państwem i zdaje się, że tak właśnie jest. Likwidacja, efektem likwidacji wojskowych służb informacyjnych było to, że tylko pan generał, znaczy nie tylko pan generał Marek Dukaczewski stracił stanowisko, bo on był szefem wojskowych służb informacyjnych, ale wypączkowały z tych wojskowych służb informacyjnych dwie następne służby, mianowicie służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowego. No to tam, co tam one robią, to nie wiem. Natomiast jeszcze jest jeden dokument z tej likwidacji wojskowych służb informacyjnych, mianowicie aneks do raportu. O ile raport był opublikowany, aneks miał też być opublikowany. To jest charakterystyczne. Myślę, że warto przypomnieć tę sprawę. Otóż aneks miał być pierwotnie opublikowany w Monitorze Polskim, tak jak i sam raport. Ale w Senacie pojawiła się taka grupa trzyosobowa senatorów, którzy stwierdzili, że nie można tego przeprowadzić, bo to by było ten. No i do ustawy o, jakby to powiedzieć, lustracyjnej, bo to PiS się odgrażał, że przeprowadzi lustrację, znaczy opublikuje wszystkie dokumenty od lata 44-90, a co tam jest w dokumentach, to będzie opublikowane, a ktoś tam się z tym nie zgadza, to niech się potem procesuje przed sądem. No i powstała taka grupa, która podniosła
taką obawę, że tam będą ujawnione dane wrażliwe, no i w związku z tym nie można, jakie dane wrażliwe, no, że tam ktoś się upijał, że ktoś z panienkami figlował i tak dalej, no to to dotyczyło lustracji. No i rzeczywiście, zanim jeszcze ustawa ta lustracyjna, bo ona została uchwalona, weszła w życie, miała długie vacatio legis, zanim weszła w życie, to została przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego znowelizowana. No i tam już o żadnej lustracji nie było mowy i tak dalej. Jeśli chodzi o ten aneks, no nie wiem, co tam jest, bo to jest dokument tajny. Nawiasem mówiąc, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie smoleńskiej, no to marszałek Komorowski, który na podstawie komunikatu przekazanego przez panią redaktor Justynę Pochankę, że prezydent Kaczyński zginął w katastrofie, przejął obowiązki prezydenta, no i tam posłał swoich wysłanników do kancelarii prezydenta. Z tego, co wiem, to oni podobno właśnie tego aneksu szukali. No i nie mogli go znaleźć, ale się okazało dopiero o 11 w nocy, że ten aneks jest w kasie pancernej nieżyjącego właśnie, bo też on zginął w katastrofie, pan Szczygło. No i prezydent, znaczy pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski następnego dnia wczesnym rankiem, bo gdyby ta nominacja została dokonana o 12 w nocy, to mogłoby to wzbudzić wątpliwości, skąd ten pośpiech, ale już bodajże o 9 rano wręczył nominację generałowi Koziejowi na właśnie szefa, no i on pojechał tam do tego biura pana Szczygły, nieżyjącego nieboszczyka, i już legitymując się tym glejtem, zażądał otwarcia sejfu i tak ten dokument zniknął. Nie wiem, czy on jest w jednym egzemplarzu, czy nie. W każdym razie do tej pory nie został ujawniony ten aneks, więc ja sobie to tłumaczę w taki sposób, że z agenta zdemaskowanego nie mamy już żadnego pożytku, natomiast z agenta, który nie został zdemaskowany, takiego agenta możemy eksploatować aż do śmierci. No i myślę, że to tak właśnie tutaj jest. Pan Paweł Michalak. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana trzy pytania. Co się stało, pierwsze pytanie, co się stało z kanałem Sensie.pl? Od jakiegoś czasu nie ma już na nim dyskusji i wywiadów historyczno-politycznych, za to są filmy o walce ze smogiem. Pytam się akurat pana, bo jak kojarzę, jest pan współtwórcą tego kanału. No, nie myli się pan. Ja tam tylko miałem felietony i to chyba 2 albo nawet 3 lata temu się to skończyło i nie mam już żadnych związków z telewizją, w sensie, także no, od pana się dowiaduję, że nastąpiła taka zmiana. Przedtem telewizja, w sensie, się nie angażowała w takie bardzo postępowe walki ze smogiem i tak dalej, więc, ale coś musiało się stać. Być może zmienił się właściciel, no to najbardziej tutaj prawdopodobne wyjaśnienie. Drugie pytanie. Z napisania jakich książek jest pan najbardziej dumny i które najbardziej poleciłby swoim czytelnikom? No wszystkie bym polecał. Najbardziej dwie ostatnie, to znaczy Judaszyzm i Alfabet Idei, niepoprawny politycznie. Natomiast jeśli chodzi o książkę napisaną, przepraszam bardzo, no to nie tyle może dumny jestem, ale zadowolony z książki Dobry, zły liberalizm, dlatego że
po pierwsze tę książkę specjalnie napisałem jako książkę. Nie jest to wybór publikacji. A po drugie, opinie czytelników o tej książce są bardzo pozytywne. Znaczy, głównie chodzi o to, że ona tłumaczy nawet trudne kwestie w sposób przystępny i daje taki wykład zasad konserwatywnego liberalizmu. No to jestem bardzo zadowolony, bo to nie chodzi o to, żeby mnie się książka podobała, tylko żeby się czytelnikom podobała, a ta się podoba. No więc dobry, zły liberalizm. I trzecie pytanie. Wiem, że to nieprzyjemne pytanie, ale wydaje mi się, przepraszam bardzo, że jest pan osobą publiczną, to mogę je zadać. Niedawno gdzieś usłyszałem, że jest pan rozwiedziony. Czy rzeczywiście tak jest? Z góry dziękuję za odpowiedź. No to żadna tajemnica, to prawda. Żadna tajemnica, pan Tomasz Cukiernik w mojej biografii otwarcie o tym pisze, tam o mojej pierwszej żonie, mojej drugiej żonie, także ja z tego nie robię tajemnicy. Tak mi się przytrafiło. Nie powiem, że jestem z tego zadowolony czy dumny, bo to nie jest nic przyjemnego, ale no, zdarzają się takie sytuacje życiowe. Pani Lidia Halama. Dzień dobry, panie Stanisławie, jak wspomina pan awarię w Czarnobylu i czy może pan powiedzieć coś na temat Stanisława Ulama, jednego z ojców bomby termonuklearnej, ładunek nosił nazwę Mike, miał pan chyba 5 lat, jak go zdetonowali, a ja 32, he. No, czy pani Lidia Halama miała 32 lata, jak bombę wodorową zdetonowali, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to był 1954 rok, no to ja miałem już 7 lat, chyba w 54, jeśli dobrze pamiętam, chyba że w 52. No, nie będę się spierał, bo wiem, pamiętam tylko, że ta detonacja, ta próba miała miejsce na atolu Bikini, tam na Oceanie Spokojnym. No i proszę państwa, co na temat Stanisława Ulama? No więc on był takim, on był przed wojną, we Lwowie mieszkał, był matematykiem, zdaje się, że uczonym doktorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam zresztą było bardzo takie dobrane grono matematyków. Jak byłem we Lwowie, to tam w takiej kawiarni, chyba szkocka ona się nazywa, i bardzo ładny wystrój jest wewnętrzny, taki jeszcze przedwojenny, a nawet sprzed pierwszej wojny być może. No i oni się tam spotykali i tam różne takie zagadki matematyczne sobie stawiali i przy stoliku kawiarnianym mieli specjalny taki zeszyt, gdzie zapisywali te zagadki matematyczne, czy problemy matematyczne, które potem starali się rozwiązywać. Więc to było bardzo ciekawe grono tych profesorów, tych matematyków. No i Stanisław Ulam dostał się do Stanów Zjednoczonych w czasie wojny i tam uczestniczył w projekcie Manhattan i razem z tym węgierskim takim fizykiem Tellerem, no nie wiem na czym polegał wkład Stanisława Ulama, ale być może, że dokonał różnych, przeprowadził różne skomplikowane obliczenia, dlatego że ta bomba zadziałała. Ta bomba zadziałała, także to jest rzeczywiście, to był pewien jakościowy skok, bo o ile bomba atomowa w ramach projektu Manhattan, no to ona, jej, znaczy energia tej bomby
brała się z rozszczepiania jąder atomowych, to energia bomby wodorowej bierze się z fuzji, to znaczy zachodzi tam w tej bombie taka sama reakcja, jaka zachodzi w Słońcu. Bo Słońce energię swoją czerpie właśnie z fuzji jądrowej. Jądra atomu wodoru łączą się i powstaje nowy pierwiastek, jądro atomu helu. I tej fuzji towarzyszy towarzyszą ogromne ilości energii. No i właśnie coś takiego jest w bombie wodorowej. AP. Drogi panie Stanisławie, w związku z zamieszaniem, jakie miało miejsce w dniu 11 listopada w Kaliszu, chciałem zapytać, czy te statuty kaliskie to stanowią dla Polaków jakieś zagrożenie? Pozdrawiam i zdrówka życzę. Nie stanowią, dlatego że te statuty, statut kaliski właściwie, bo taka jest chyba poprawna nazwa, on został wydany w XIII wieku i miał charakter takiej regulacji społeczności żydowskiej w Polsce. Tak jak to na przykład w 1997 roku została uchwalona ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. To statut kaliski mniej więcej taki miał charakter. Chodziło o to, żeby status społeczności żydowskiej w Polsce, który charakteryzował się pewnymi odrębnościami, uregulować właśnie takim dokumentem. Ten statut kaliski był aktualizowany przez kolejnych królów polskich, nie wszystkich, między innymi przez Zygmunta Starego, chyba Kazimierza Jagiellończyka, a ostatnim królem, który go aktualizował, to był Stanisław August Poniatowski. No ale potem nastąpiły rozbiory Polski. No i ten statut kaliski od ponad 300 lat nie obowiązuje, więc to tyle można by nie stanowić dla Polaków żadnego zagrożenia w tej chwili. Dla Polaków potencjalne zagrożenie stanowi amerykańska ustawa 447, statut kaliski nie. I tym spostrzeżeniem, które z jednej strony jest krzepiące, bo statut kaliski już nam nie zagraża, ale z drugiej strony jest niepokojące, bo ustawa 447 stanowi dla nas jednak potencjalne zagrożenie. Kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.